Był to protest, pod którym ta władza musiała się ugiąć i cofnąć. Zapowiedziane podwyżki cen żywności zostały wycofane. Dzisiaj wiemy już, że protesty roku 76, czerwca roku 76, to była wigilia sierpnia roku 1980. To nasze dzisiejsze spotkanie to jest cześć dla tych wszystkich, którzy brali w nim udział, dla tych wszystkich zwykłych, niezwykłych bohaterów. Ludzi po prostu nie było opiekuny. Tutaj na tej portierni wypłata obliczona w nocy, to tu kolega potwierdza, przecież to go dotyczyło. Nie musiał się rozliczać z narzędzi. A czy niektórzy, co mieli pożyczki zakładowe, też podejrzewam, że umorzono, żeby się tych... Wszystko, żeby się tych ludzi pozbyć. To jest upokorzenie, upokorzenie. I nie zostawiono tych ludzi samych, gdy oni wyszli za pogromę. Natychmiast znaleźli się opiekunowie, policja polityczna, służba bezpieczeństwa i zaczęły się naprawdę te upokorzenia, tak jak tu pisze. A wzywanie na komisariat, a szantażowanie, a jak będzie z nami współpracował, to teściowi załatwimy rentę. Tak. Inwigilowano, idzie sobie spokojnie na dworze, żeby pojechać tam do krewnych, widzi, idzie za nim ten, który go przesłuchiwał. Tylko dlatego, żeby go zastraszyć, że jest obserwowany. I to było właśnie to najgorsze dla tych ludzi. Oni, niektórzy 4 lata bez pracy, inni gdy pokazywali świadectwo pracy, to tylko w następnych fabrykach tylko głową przecząco kręcono. Ale w końcu ustąpiono po jakichś tam miesiącach i tam ich obserwowano i zatrudniono w różnych miejscach. No i potem mieli odwagę zapoczątkować sierpień 80, no bo natychmiast Komitet Obrony Robotników, który powstał, a założył go ten, który go nazwisko różnie przyjmują, pan Macierewicz. Pieniądze tu przywoził, pomoc materialną, młody student Kawalec. I była tu silna grupa opozycyjna. My nic nie mogliśmy zrobić. Ja miałem na przykład trzecią zmianę i przecież trzecia zmiana była też. I co? Wściekłość i nic więcej. Nasz czas dopiero miał przyjść w sierpniu 80. Tutaj taki dokument jest, można tam później przeczytać sobie. Najpierw artykuł 52, samowolne opuszczenie stanowiska, ale jak wygrali robotnicy strajk w sierpniu, to już im zmieniono to na porozumienie stron. Natomiast jeżeli chodzi o ten plakat strajkowy, ja właściwie byłem cały czas w Miszku. Tutaj byli inni dyrektorzy w Grudziądzu, ale ten plakat wisiał na płocie. Jeden z wysoko postawionych ludzi wziął ten plakat i zaczął go drzeć. Znajomy zabrałem, przetarty, zabrałem go i go przechowywałem w domu przez kilkadziesiąt lat. W każdym razie chyba 5 lat temu przekazałem do Izby Prezydencji. Na dole strajkują i mówi, chyba trzeba będzie strajkować. No i my żeśmy wtedy odeszli od stanowisk pracy. I oczywiście dużo osób z nas strajkowało. Po prostu zeszliśmy na dół później i tam w ogóle wszyscy razem żeśmy strajkowali. Było tak, że zwolnili nawet panią Sarneckę, która miała 5 dzieci uczących się i później było, mnie zwolnili 10 lipca razem z wypłatą już. Nie wiadomo skąd się wzięła ta wypłata, ponieważ ja jak pracowałam na akord, więc miałam ilość do końca mieć policzoną. Nie wiem jak oni to zrobili, kiedy policzyli i tak dalej. No w każdym razie później po temu wszystkiemu chodziłam po pracę. Do urzędu. No i nie dostałam pracy. Mi powiedzieli, że nie ma pracy. I zaświadczenie im podałam. Nie, 4 lata chodziłam na pośrednik o pracę. Nie dostałam pracy. No i tak się skończyło, jak się skończyło. Walczyli o to, a
abyśmy i my mogli żyć w lepszych czasach. Miłosiernemu Bogu zawierzajmy tych, którzy odeszli do wieczności. Niech dobry Bóg obdarzy ich łaską nieba. Niech wynagrodzi ich poświęcenie, trudy, zmaganie, ich wierność. Wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. W ich intencji odmówmy tą modlitwę, której nauczył nas sam Jezus Chrystus. Zapytajmy pod opiekę Matki Bożej. Niech ona oręduje za nimi, niech wyprasza potrzebne łaski. Aby zawsze w sercu mieli poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Aby nigdy nie żałowali swojego poświęcenia.